Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy. Dzień dobry Państwu, Artur Dmachowski z Gazety Polskiej Codziennie. Zapraszam do najnowszego numeru gazety, w którym piszemy przede wszystkim oczywiście o sytuacji na rynku leków. To, co się dzieje w aptekach, to, co się dzieje między chorymi, pacjentami, a lekarzami i aptekarzami, to jeden wielki skandal. To, do czego doprowadził rząd, a za co płacą teraz ludzie chorzy niepewnością, wzrostem cen leków. To wszystko, proszę Państwa, w normalnym kraju by się pewnie nie wydarzyło. Piszemy i również publikujemy poradnik dla pacjentów, co robić, żeby w tej sytuacji się odnaleźć. Piszemy również o wzroście rozmaitych opłat miejskich. Miasta dociskane przez rząd rozmaitymi obcięciami budżetu starają się wycisnąć, ile się da z mieszkańców, i rosną ceny biletów, komunikacji miejskiej, wody, podatków od nieruchomości itd., itd. Piszemy również o sporcie, o dramacie Justyny Kowalczyk, która z powodów zdrowotnych jest zagrożona w tej chwili w swoim prowadzeniu. Miejmy nadzieję, że uda się jej jednak wygrać z chorobą, chociaż niestety, jak się okazuje, nie ma przy niej lekarza. Konsultuje się jedynie telefonicznie z lekarzem. Zapraszam do Gazety Polskiej Codziennie. Dziękuję. Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy.